guys. Rozpoczęliśmy w pewnym sensie drugi etap nagrań naszej czwartej płyty. Nagrania partii gitary. Robimy to trochę od dupy strony, ponieważ pod bębny nagrywamy najpierw gitary, potem będziemy dogrywali bas. Wszystko razem w projekcie Cubase przeniesiemy do Grzegorza Jędracha, ponownie do studio kopalnia. Tam zadecydujemy ostatecznie, czy brzmienia gitar są ok. Ta płyta, myślę, że ma nabrać takiego lekko hipisowskiego brzmienia. Przez te parę lat, które upłynęło od nagrania drugiej płyty Relikwiat, zaczęliśmy w jakiś sposób kompletować sprzęt, żeby taka sytuacja mogła nastąpić, żeby móc nagrywać właśnie bez pewnego stresu związanego ze studiem, bez terminów, co wpłynie w pewnym sensie na pewno na jakby ostateczne brzmienie i no jakąś może kreatywność tego projektu. Ostatecznie i tak będzie składał to jeden człowiek będzie panował nad całością brzmienia płyty. Drobną obsuwę w nagrywaniu gitar, w ogóle w procesie nagrywania płyty, wynikającą z pewnych zawiłości sprzętowych, których dopiero nasz producent i realizator naszej płyty Grzesiek Jędrach rozwiązał je, bo sami sobie nie mogliśmy z tym poradzić. A potem nastąpiła przerwa tak zwana zdrowotno-rehabilitacyjna. Wypadło z półtora miesiąca z takiego procesu nagrywania płyty. Piękna wiosenna pogoda, a tutaj kolejny dzień nagrań gitar. Co zrobić? Trzeba pracować. Klik, klak, klub. Co? Za pomocą takiego pięknego urządzenia, jakim jest ISOCAP, będziemy nagrywali, a potem reampowali gitary. A tak pięknie brzmi wyrób zgniłego kapitalizmu. Oczywiście na płycie będzie grzmiał wzmacniacz lampowy. Nie będziemy używali wtyczek na płycie. Najlepsze wciąż przed nami jeszcze.